Siemano, Bluzranek, Śmietana i to jest pierwszy odcinek z nowej serii o nazwie Survival Games. O tak, jako już pierwszy odcinek, to na starcie powiem tylko, na czym ta seria będzie polegała i na początku też powiem, że będziecie mogli w tej serii wziąć udział dokładnie tak. W jaki sposób, tego już się dowiecie w odcinku, a ja szybko wyjaśnię, o co tutaj będzie chodziło. A więc seria Survival Games to seria z serwera, którego tryb nazywa się Hunger Games. Co do serwera, to macie IP w opisie, jednak jeśli będziecie mieli problem z wbiciem na ten serwer, to napiszcie mi komentarz, ja chętnie nagram jakiś tam poradnik i pokażę wam, jak tam wbić i w ogóle. I na czym ten tryb polega? Ano na tym, że mamy ogromną kopułę, w tym wypadku zagramy sobie na mapce w wersji oznaczonej numerkiem 2. Jest także wersja z numerkiem 1, którą teraz widzicie. Jest ona też ok, jednak mimo wszystko wolę miasto. No i ten tryb polega na tym, że na serwerze jest przykładowo 40 osób, no i musimy przeżyć jako ostatni i wszystkich powybijać. No niekoniecznie my musimy ich wszystkich powybijać, oni mogą się wzajemnie już powybijać. W tym wszystkim pomogą nam rzeczy poukrywane w skrzynkach, które są porozmieszczane gdzieś po mapce. Więc ja myślę, że ta seria da nam naprawdę dużo emocji i od razu mówię, że jeśli ta seria wam się spodoba, to dajcie łapkę w górę, żebym wiedział, że takie coś wam się spodobało. No, my się widzimy już za chwilę na meczu. Fuck yeah, wreszcie udało mi się wejść na serwer z trybem Hunger Game, ludzie, jak ja się po prostu trudziłem. Dobra, jaka jest taktyka? Taktyka jest taka, że nie bierzemy tych skrzynek, tylko lecimy w tą. Będę się troszkę posiłkował, Ray Minimap, za co was bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, bynajmniej, że nie będziecie mieli mi tego za złe. Zaraz wam wyjaśnię, czemu ja miałem taki problem z tym Hunger Game'em. Dobra. Więc czemu miałem taki problem z Hunger Game'em? Więc miałem ten serwer, który macie podany, what the fuck, podany w opisie i tam zawsze gram. Jednak dzisiaj musieli sobie zrobić prace konserwacyjne. Dokładnie tak, prace konserwacyjne. No i nie mogłem zagrać, więc znalazłem zamiennik, ale naprawdę długo mi to zajęło i teraz mogę grać. O, czemu nie mogę sprintować? Jest sword. Dobra, jeszcze tam skrzynka, jeśli coś tam będzie, to będzie już super. I jak jej nikt nie zabrał, to będzie też super. Dobra, lecimy po nią. Jak na razie to czuję wygraną. I od razu, wow, i od razu mówię, że te momenty takie mniej ciekawsze będę wycinał, bo po co macie. O, jest pierwszy. Gain, jest. Dobra. Lecimy. Co do Hunger Game'a, to takie pytanie do was, ponieważ nie wiem, czy chcecie tego Hunger Game'a, taki tryb, taką arenę na moim serwerze. Tak myślimy z ekipą, zrobić czy nie zrobić. Więc jeśli chcecie, zostawcie tutaj łapkę w górę i wtedy na blow.craftbox pojawi się przy okazji ta arena. Co jeszcze? Jak mówiłem wcześniej, to będziecie mogli tą serię nagrywać. O, ktoś tam jest, dobra. Lecimy po niego, dawaj, nie uciekaj. Nie, dobra, no nie, to się nie liczy. Zaraz go dopadniemy go, musimy. Jest, dobra, lecimy z nimi. Więc tak jak mówiłem, czy chcecie ten tryb Hunger Game na moim serwerze, który za niedługo już będzie otwarty? I tam byście mogli mnie spotkać między innymi i moglibyśmy sobie pograć. Dobrze. Gdzie teraz? Dobra, będziemy tutaj chodzić i ich szukać. Co jeszcze? Jak nagrać właśnie? Bo tego chyba nie dokończyłem właśnie, o tym zapomniałem. Jeśli chcecie nagrać, to musicie polubić mój fanpage na Facebooku. Oczywiście nie musicie, jednak tam zamieszczam pytania, a może propozycje, ofertę. Kto chce ze mną zagrać, ale co potrzebujecie, żeby nagrać ze mną odcinek? Więc potrzebujecie trzech rzeczy, dwóch. Po pierwsze mikrofonu, po drugie dobrego mikrofonu, jakiegoś takiego, wiecie, żeby nie piszczało czy coś w tym stylu. Po drugie Skype'a, a po trzecie, no i po trzecie to takie ogarnięcie, żebyście potrafili grać na Hunger Game i żebyście potrafili bić. No i to tyle. Jeśli te wymagania spełniacie, to na 100%
ze mną nagracie na 100%, obiecuję wam to. I mam nadzieję, że takie coś wypali, że będziemy sobie razem grać, bo to byłoby super. Takie troszkę integracyjne między mną a wami. Co do tej całej serii, to bardzo, ale to bardzo inspirowałem się zagranicznymi youtuberami, którzy takie serie u siebie tworzą. Głównie Antvenomem czy Kapitanem Sparklesem. I taka seria jest u nich bardzo popularna. Mam nadzieję, że wam się także tutaj spodoba. Gdzie idziemy? Sorry, że ja tak gadam ciągle, teraz już ucicham. Nie no, wszystko mamy, powiem wam co potrzebujemy. Jedzonko, 5 tych jabłuszek. Mamy nawet zbroi troszkę więcej niż potrzebujemy, więc nie powiem, udało nam się. I jest duże prawdopodobieństwo, żeby nam się udało wygrać. Co do taktyki, to zastosowałem tutaj taktykę, jak widzicie, że uciekamy po tamte rzeczy, nie zajmujemy się tymi rzeczami. Myślę, że to jest o wiele lepsza taktyka, ponieważ tutaj jest duże prawdopodobieństwo, że... O, jest, ziomek, jest ziomek. Tutaj jest duże prawdopodobieństwo, że nam się nie uda z tych skrzynek cokolwiek wziąć. A tak, gdy pójdziemy... A, moja myszka. A tak, to jest duże prawdopodobieństwo, że w tamtych skrzynkach będziemy coś mieć, więc polecam wam nie szukać tutaj w tych skrzynkach, tylko lecieć od razu na skrzynki do miasta. Co do miasta, to jest moja ulubiona mapa. Las mi się w ogóle nie podoba. No. Aha, i co do nagrywania tego wspólnego, to chciałbym, żeby to było tak, że będziemy się w dwójki łączyć i wtedy będzie nam poza tym prościej bić i poza tym będziemy sobie razem chodzić i to myślę, że będzie super. Dobra, szukamy ich. Gdzie oni są? Ci wszyscy moi przyjaciele, Dobra, już nie śpiewam, wybaczcie. O Jezu, humor mi dopisuje, ale naprawdę bardzo się męczyłem, żeby wbić na jakikolwiek serwer z Hunger Game'em. To jest po prostu masakra, co się dzisiaj działo, bo podam wam tam w opisie stronkę z tymi serwerami, gdzie ja najczęściej bywam. Najczęściej to są serwery europejskie. Aha, okej. No, najczęściej to są tam serwery europejskie i właśnie te serwery europejskie dzisiaj leżą, ponieważ sobie robią konserwację tych serwerów i to było takie wkurzające. Oczywiście działały te US serwery, czyli nie wiem jakie to są, angielskie chyba, nie, amerykańskie, dobra, nieważne. Ale na tych serwerach mam najwyższy ping i nie da mi się tam grać po prostu i tak, żeby tam wbić to ograniczyło, to z cudem tak tam dużo osób było, ale wreszcie mi się udało. What the fuck? Okej, no life, okej. Dobra, myślę tak, że zrobimy cięcia. Bro, jeszcze gra lol. Ajcie. Myślę, że zrobimy cięcia, jak coś będzie ciekawego, to wrócimy. Ale na razie nic ciekawego nie widzę. Teraz ta taka cisza wielka. O, kurczaczek. Dziękuję. Nie, ja chcę to wygrać. W ogóle nie wiem, czy wam wspominałem, ale te skrzynki będą się co jakiś czas tutaj napełniać i na czacie pojawi nam się informacja coś w stylu restocking i w ogóle. I wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś tutaj do nas przyjdzie. I też nie wiem, czy kampić, czy ich szukać. To też jest taka rozkmina. Bo jak pójdziemy, no to zaraz może się to uzupełnić ponownie, a nas może nie być. A oni tu wbiją i wezmą wszystkie rzeczy. O! No i to tyle z dzisiejszego odcinka. Powiem wam szczerze, że bardzo mi się podobało, ale ta końcówka to było takie zaskoczenie, ponieważ ja ich słyszałem, coś słyszę, a tu jeb mnie dobił. No ale mi się naprawdę podobało. Oceńcie, jeśli chcecie tego więcej, jeśli wam się spodobało. Nie wiem, czemu powtarzam, spodobało. No, i jeszcze napiszcie, czy chcecie Hunger Game na właśnie moim serwerze. Jeśli tak, to napiszcie, dajcie łapkę w górę
i będzie takie coś. No, więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i się widzimy już jutro. Mam nadzieję, że we vlogu jutro, to znaczy dzisiaj w nocy jeszcze to postaram się wrzucić, czyli w piątek, czyli dzisiaj się, mam nadzieję, widzimy jeszcze we vlogu, postaram się go zrobić. No, więc już kończę. Już nie powtórzę, no. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej.